Z tego miejsca realizujemy start i lądowanie. Oczywiście start jest, znaczy może być też oddalony od punktu, w którym się znajduje stacja kierowania i kontroli. Start jest różny, może być startem pionowego, czy może być to pionowy start, może być to startowanie z pasa, może być to startowanie z ręki, w zależności od tego, jakiego samolotu użyjemy. Jeżeli zaś chodzi o rzeczy, które są przechwytywane z samolotu, które samolot nam daje jakie informacje, to są to wskazania radaru serowskiego, termowizji kamery dziennej czy dalmierza laserowego, no i które pozwalają nam wykryć cel, zidentyfikować go, no i w zależności od tego, kto używa tego sprzętu, podjąć jakieś dalsze działania. Mamy kilka różnych stacji, między innymi stację mobilną, która jest zdecydowanie mniejsza, którą można trzymać na kolanach, którą można operować w dowolnym miejscu. Albo można też kupić taki samochód, gdzie siedzimy wygodnie z dala od miejsca działań. Jest to dość bezpieczne i zdecydowanie bardziej komfortowe, szczególnie jeżeli chodzi o długie loty. Ale tu jest pełna dowolność i można też te opcje konfigurować w zależności od życzeń klienta.